Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak możesz zarabiać w młodym wieku. Przedstawię Ci 8 pomysłów na zarabianie w młodym wieku. Także jeśli interesuje Cię ten temat, to koniecznie zostań do końca tego materiału. Na samym początku tego odcinka zapraszam Cię do opisu tego filmu, gdzie znajdziesz e-book ze 178 pomysłami na biznes zupełnie za darmo. Na początku powiedzmy sobie, kim według mnie jest młoda osoba. Jest to takie dosyć pojęcie bardzo ogólne, jeśli chodzi o młodą osobę. Ja sobie na potrzeby tego filmu przyjąłem, że to jest osoba między 15 a 19-20 rokiem życia. Dlaczego między 19 a 20? Bo mniej więcej przyjmuję sobie, że młodą osobę to się uważa jeszcze osobę chodzącą do szkoły średniej i powiedzmy, że zaraz po zakończeniu szkoły średniej osoba wkracza powiedzmy w etap dorosłości i wtedy ja już powiedzmy na potrzeby tego odcinka uznaję, że to już nie jest młoda osoba, więc zakres wieku to jest między 15 a 19-20 lat, czyli ukończenie tam liceum, technikum i przedstawię Ci w dzisiejszym pomysłu na zarabianie właśnie w tym przedziale wiekowym. Pierwszym pomysłem na zarobienie w młodym wieku jest afiliacja. Czym jest afiliacja? Powiem to w wielkim skrócie. Afiliacja to jest wejście we współpracę z inną firmą, która sprzedaje różnego rodzaju produkty najczęściej. Wchodzisz we współpracę z taką firmą i z Twojej rekomendacji, jeśli dana osoba kupi produkt z swojego linku, to Ty wtedy dostajesz konkretny procent od sprzedaży. Zazwyczaj to jest między 5 a 10%. To oczywiście się waha w zależności od firmy, z którą współpracujesz, ale to jest mniej więcej ten przedział. Są osoby, które zarabiają na afiliacji bardzo dobrze, są osoby, które zarabiają na tym dosłownie 10 zł miesięcznie, są osoby, które nie zarabiają na tym nic. Więc jest to jeden z pomysłów, nie jest na pewno najlepszy, ma też sporo wad, ale jest, że tak powiem, dosyć uniwersalny i nie wymaga zbyt dużego zaangażowania czasowego. Drugim pomysłem jest sprzątanie. Sprzątanie to jest praca fizyczna, która wbrew pozorom daje naprawdę dobre dochody i dodatkowo jesteś w stanie ją podzielić z chodzeniem do szkoły i wykonywaniem jej na przykład po szkole czy w weekendy. Co za tym idzie? Możesz wykonywać tego typu usługę, jaką jest sprzątanie i zarabiać na tym naprawdę fajne pieniądze. Jest ogromny rozstrzał, jeśli chodzi o wynagrodzenie za sprzątanie domu czy tam mieszkania. W zależności od miasta, w którym mieszkasz, od powierzchni, którą sprzątasz, ale można mniej więcej przyjąć, że to jest od powiedzmy 100 zł do nawet tam 400 zł. To oczywiście zależy od miasta, zależy od powierzchni, którą sprzątasz i od jakby zakresu prac w sprzątaniu, które musisz wykonać. Niemniej jednak praca jest naprawdę dochodowa. Faktem jest ona dosyć ciężka fizycznie. Nie wymaga jednak jakichś specjalnych umiejętności, bardziej zaangażowania i takiej dokładności. Więc wydaje mi się, że naprawdę warto się tym zainteresować. Jest duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Sporo osób odchodzi od sprzątania, wynajmuje firmy albo osoby jakieś prywatne, często z zagranicy, które sprzątają, ale być może nie stoi nic na przeszkodzie, żebyś ty jako tam powiedzmy 17-18-latek czy 19-latek sprzątał domy, czy to znajomym, czy to jakimś osobom postronnym i na pewno jeśli dotrzymasz odpowiedniej jakości usług, to taką pracę dostaniesz, czy osoby skorzystają z tego typu Twojej usługi. Jeszcze taka wskazówka odnośnie sprzątania. Jeśli ja teraz miałbym zaczynać, miałbym czy to sprzątać, czy zakładać jakąś firmę sprzątającą, to ja bym sobie wybrał konkretną grupę klientów, do których, że tak powiem, będę kierował swoją usługę i będzie w moim przypadku byliby to klienci premium. Dlaczego klienci premium? Przede wszystkim dlatego i główny powód to jest oczywiście większa marża, większe zyski ze sprzątania. Drugi powód, taki rzadko wypowiadany, jest to, że klienci, wbrew pozorom, klienci, którzy płacą więcej, często są mniej roszczeniowi od klientów, którzy płacą niewielkie kwoty. Nie chodzi mi o to, że nie sprawdzają tego, jak wykonasz daną usługę. Oczywiście, że sprawdzają i mają wobec niej pewne oczekiwania, ale dużo częściej zdarza się to, że osoby, które płacą niewielkie kwoty, są bardziej roszczeniowi i nie to pod względem tego, że Ty wykonałeś usługę źle i faktycznie mają mieć prawo do Ciebie jakieś pretensje, ale czepiają się o pierdoły, są konfliktowi. Osoby, które właśnie płacą mało, zazwyczaj są bardzo roszczeniowe i bardzo problematyczne, więc napsują Ci wielokrotnie krwi, jeśli będziesz celowo głównie w grupę takich klientów, a celowanie w grupę klientów powiedzmy premium pozwoli Ci przy mniejszej ilości klientów zarabiać po prostu większe pieniądze. Trzeci pomysł. Handel. Na Allegro od 13 roku życia jest możliwość sprzedaży produktów. Co się tyczy handlu? Możesz sprzedawać w zasadzie wszystko. Czy to, co masz już w domu, czy kupować jakiś produkt taniej, sprzedawać drożej. To oczywiście zależy od tego, jakim budżetem dysponujesz, czy
Twoi rodzice jakoś cię wesprą finansowo, czy masz jakieś oszczędności, które chcesz po prostu zainwestować w zakup jakiegoś produktu, a potem sprzedaż tego produktu drożej, ale jest to na pewno temat ciekawy, ale go cały czas się rozwija, więc jest to temat na pewno warty zainteresowania. Piąty pomysł, to są korepetycje. Jeśli jesteś naprawdę bardzo dobry z jakiegoś przedmiotu, na przykład z matematyki, czy z języka obcego, no to możesz dawać takiego rodzaju korepetycje swoim młodszym kolegom z niższych klas. I co za tym idzie? Jeśli chodzi o zarobki w tego typu, przy dawaniu tego typu korepetycji, to jest powiedzmy między 20 a 50 zł. To oczywiście zależy od miasta, w jakim dajesz te korepetycje, zależy od Twojego klienta, czy jest to osoba z podstawówki, czy jest to osoba ze szkoły średniej, bo ta osoba ze szkoły średniej prawdopodobnie zapłaci więcej. Zależy to też od przedmiotu, który, że tak powiem, wykładasz, którego uczysz, ale rozszczep między 20 a 50 zł jest jak najbardziej realny, więc jeśli znajdziesz kilku takich uczniów, którym po prostu będziesz przekazywał wiedzę, czy to przygotowując do matury, czy ucząc konkretnych zagadnień, albo jakby całościowego materiału z przedmiotu, to jesteś naprawdę w stanie zarabiać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie, jeśli to zrobisz naprawdę w mądry sposób. Szósty pomysł to są produkty handmade, to są takie produkty ręcznie robione. Może masz jakieś uzdolnienia artystyczne, potrafisz wykonywać jakieś takie ręcznie zdobione przedmioty, ręcznie wykonywane przedmioty. Co za tym idzie? Możesz takie rzeczy sprzedawać. W ostatnim czasie znacznie wzrósł popyt, zainteresowanie tego typu produktami. Ludzie nie chcą już kupować produktów tworzonych masowo, chcą mieć coś indywidualnego, wyjątkowego, tylko u siebie w domu, coś, czego nie ma jakiś ich znajomy, czego na rynku w zasadzie nie ma, czymś, co mogą się wyróżnić, więc tego typu produkty będą zyskiwały na popularności w kolejnych latach. I tutaj zakres jest ogromny. Może to być od produkcji jakichś takich wisiorków, po jakieś naszyjniki, po jakąś biżuterię, kończąc na jakiś indywidualnych meblach na zamówienie, więc naprawdę przekrój jest ogromny. Działając na tego typu rynku, pamiętaj jednak, że musi się to naprawdę czymś wyróżniać. Przede wszystkim jakością, jakimś niespotykanym wykonaniem. Już tych produktów handmade pojawia się coraz więcej, więc konkurencja jest również duża. Także musisz znaleźć pomysł na wyróżnienie się na tego typu rynku. Najbardziej taki pomysł, który mi teraz przychodzi do głowy, to jest po prostu zbudowanie jakiegoś dużego profilu, dużej grupy odbiorców na jednym z social mediów i wtedy możesz sprzedawać tego typu produkty właśnie tej grupie. Będzie to na pewno dużo, dużo prościej niż gdybyś musiał te produkty sprzedawać, będąc kompletnie osobą anonimową. Siódme. Praca na etacie. Jeśli już skończyłeś 18 lat, to możesz pracować normalnie na etacie. Zazwyczaj i w większości przypadków będzie to po prostu umowa zlecenie. Możesz zacząć sobie po prostu dorabiać po godzinach szkolnych, iść po prostu do pracy. Będzie to na pewno wymagało od Ciebie dużego zaangażowania, dużego poświęcenia. Ja tak osobiście zrobiłem. Wstawiałem o godzinie 4 rano często, potem szedłem na 6 na siłownię, potem na 8 do szkoły, szkoła do 13:55 i na 14 do pracy. Wracam o godzinie 19:30, 20:00, 21:00. To w zależności od tego, ile było pracy. I tak wyglądał mój czas w szkole średniej przez prawie półtora roku. Będzie to wymagało od Ciebie naprawdę dużej ilości poświęceń, ale jeśli chcesz coś osiągnąć w przyszłości więcej niż większość osób, to po prostu będzie to od Ciebie tego wymagało, że będziesz się musiał poświęcić na którymś, że tak powiem, z etapów życia. I tu w przypadku takiej pracy na etacie pomysłów jest naprawdę sporo. Od prac takich jak kelner, kelnerka, jakaś pomoc na kuchni, po pracy na przykład na magazynie, na sortowni paczek, tak jak ja pracowałem w firmie kurierskiej na takim magazynie dużym przeładunkowym. Praca na pewno ciężka fizycznie, wymagająca, ale jeśli jesteś zaangażowany, jeśli Ci się naprawdę chce, to na pewno tego typu pracę znajdziesz. Musisz oczywiście wyróżnić na rozmowie o pracę, ale to nie jest temat na ten odcinek, bo naprawdę nie ma większych problemów, że Ty mając 18 lat i dzieląc pracę ze szkołą zdobędziesz pracę, kolekwionalnie mówiąc, pokonując innego potencjalnego kandydata na to samo stanowisko, który ma lat powiedzmy 25 i nie chodzi do pracy. Ty możesz się okazać dużo atrakcyjniejszym pracownikiem w oczach swojego pracodawcy, więc da się na pewno tego typu pracę zdobyć, ja jestem tego najlepszym przykładem. Tylko się po prostu trzeba w fajny, ciekawy sposób wyróżnić na rozmowie o pracę, ale to może temat na inny odcinek. Jeśli Cię taka tematyka interesuje, to napisz w komentarzu, to na pewno coś takiego przygotuję. Pracując na etacie, nawet na pół zmiany, jesteś w stanie zarabiać od 1000 do pewnie nawet 1500, 2000 zł. To oczywiście w zależności od stawki, gdzie pracujesz, co robisz, ile tych godzin miesięcznie wyrabiasz, bo będziesz miał zapewne płacone od godziny, więc to jest duża zależność od tego, ile faktycznie tych godzin przerobisz. Będzie to naprawdę takie fajne, kolekwialne mówiąc, są kieszonkowe, które oczywiście nie polecam Ci rozwalać w całości,
oszczędzaj 80-90%, zwłaszcza jeśli mieszkasz z rodzicami i w zasadzie sponsorują ci wszystko, jedzenie, mieszkanie, opłaty, to oszczędzaj jak najwięcej, bo potem te oszczędności przydadzą ci się, jak wejdziesz w etap dorosłości, wyprowadzisz się, może pójdziesz na studia i po prostu będziesz potrzebował tych pieniędzy nawet na wynajęcie głupiego pokoju czy kaucję właśnie za ten pokój. Bo często osoby budzą się po szkole średniej, mają 19-20 lat i mają 100 zł na koncie, co dla mnie jest jakimś absurdem. Ale no często się tak zdarza, a najczęściej właśnie wynika to z tego, że osoby na pewnym etapie w ogóle nie myślały o przyszłości i na żadnym z tych etapów od szkoły podstawowej, przed gimnazjum, po technikum nie oszczędzały żadnych pieniędzy albo oszczędzały jakiś naprawdę mikro ułamek tego, co dostawały, tego, co zarabiały. Ósmy pomysł jest to ogólnie mówiąc grafika. Jeśli interesujesz się grafiką, tworzeniem jakiejś animacji, jakiś logo, jakiś infografik, jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Wiele firm, wiele pojedynczych osób szuka podwykonawców właśnie tego typu grafik, więc możesz takich zleceń szukać na wielu portalach. Jednym z najbardziej popularnych jest chyba Oferia. Znajdziesz tam wiele zleceń, także jeśli interesujesz się grafiką, masz jakieś fajne umiejętności, to naprawdę uderzaj na tego typu portale, zgłaszaj swoją osobę, proponuj konkretną cenę za konkretne zlecenie, a jesteś w stanie naprawdę zarabiać na tym bardzo fajne pieniądze. Dziewiąty pomysł jest to budowa marki osobistej. Ja sobie możesz pomyśleć, co ten Wiktor gada. A mianowicie, warto skupić się na budowie marki osobistej. W zależności od tego, co Cię interesuje, co chcesz w przyszłości robić. To znaczy, jeśli interesuje Cię ogólnie mówiąc makijaż i w przyszłości wiesz, że chciałbyś sobie na przykład założyć jakieś studio, nie wiem, kosmetyczne, studio wizażu, to warto, żebyś już dziś budowała swoją markę osobistą, na przykład na Instagramie. Ja najczęściej rekomenduję Instagrama, żebyś budowała tam swoją rozpoznawalność, budowała swój profil. Jak zdobędziesz rzeszę odbiorców, to potem, niezależnie od tego, co by się działo, chcąc sprzedawać swoje produkty, Ty już masz grupę pod Twoich potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani tym, co Ty sprzedajesz. Więc będzie Ci dużo, dużo prościej zacząć i jednocześnie dużo szybciej zaczniesz zarabiać większe pieniądze, niż gdybyś zaczynała od kompletnego zera, na przykład zakładałabyś dopiero jakieś tam studio wizażu i dopiero byś je gdzieś zaczęła reklamować, tam budować rozpoznawalność tego studia. Ty już jesteś wtedy rozpoznawalną personą, masz jakąś tam ilość fanów, obserwatorów i to są już Twoi potencjalni klienci, którzy mogą skorzystać z Twoich usług. Więc budowa jakiejś marki osobistej w dowolnej dziedzinie, która Cię interesuje i z którą chcesz w przyszłości wiązać jakąś przyszłość, jest bardzo ważnym aspektem. Buduj to po godzinach. Ja rekomenduję Instagram, bo Instagram daje możliwość docierania do dużej ilości osób kompletnie za darmo, trzeba to po prostu robić z głową, więc zbudowanie tam jakiejś takiej rozpoznawalności profilu rzędu 10 tysięcy obserwatorów nie jest niczym specjalnym, a przy już tego typu profilu to już masz fajną grupę potencjalnych klientów, którzy są gotowi skorzystać z Twoich usług. Buduj markę osobistą, bo potem nieważne co byś robił i co sprzedawał, to i tak znajdą się klienci na tego typu produkty czy usługi, które będziesz oferował. Domyślam się, że Robert Lewandowski mógłby nawet sprzedawać trumny czy choinki, bo jest na tyle rozpoznawalną osobą, czy otworzyć własną restaurację. Czego by się nie podjął, to i tak znajdzie klientów, bo wszyscy wiedzą, kim jest Robert Lewandowski i Ty masz się stać taką osobą. Oczywiście nie musisz być tak popularny, ale warto, żeby gdzieś ta Twoja osoba już była rozpoznawalna, kojarzona właśnie w tej branży, w której działasz albo dopiero zamierzasz działać. A jeśli interesuje Cię właśnie tematyka rozwijania Instagrama, chcesz dowiedzieć się, jak kilkukrotnie przyspieszyć rozwój Instagrama, jakich błędów unikać, jakie są formy zarabiania na Instagramie, jak tworzyć organiczne posty, jak docierać do setek tysięcy nawet osób zupełnie za darmo, to zapraszam Cię do opisu tego filmu, do drugiego linku, w którym znajdziesz kilka moich produktów. Jednym z produktów jest e-book, możesz wykupić u mnie również konsultację, w trakcie której porozmawiamy, nakreślę konkretną strategię na rozwój Twojego profilu, nakreślę strategię na to, jak możesz się wyróżnić na rynku, na którym zamierzasz działać, ale również zapraszam firmy do współpracy osobistej, w trakcie której przejmuję Twojego firmowego Instagrama, rozwijam go, zwiększam zasięgi, zwiększam rozpoznawalność i tym samym zwiększam sprzedaż w Twojej firmie. A jeśli interesuje Cię przedsiębiorczość do kulis, to zajrzyj do opisu tego filmu, znajdziesz tam link do mojego Instagrama, pokazuję tam, jak wygląda prowadzenie firmy od kulis, jak to wszystko wygląda z drugiej strony, z jakimi często problemami muszę się mierzyć, także jeśli interesuje Cię taka tematyka, to serdecznie zapraszam. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka już w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Trzymaj się, hej!